Uroczystość Wszystkich Świętych rozpocznijmy od drugiego czytania, które jest wyjęte z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Jan mówi nam bardzo, daje nam bardzo dobrą radę. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. I tłumaczy potem, że ta miłość przejawia się w tym, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Ale myślę, że to jego wezwanie, popatrzcie, jaką miłością nas Ojciec obdarzył, jest bardzo istotne, no bo zachęca nas właśnie do tego, żeby patrzeć, obserwować, wnikliwie się przyglądać, gapić się bezczelnie, no tak w cudzysłowie bezczelnie, w takim znaczeniu, że bardzo wytrwale, że nie odstępować od tego patrzenia, że jest to naprawdę coś bardzo, bardzo istotnego, coś bardzo ważnego, nie takie tam, no zobacz, co tam się stało, a jak nie spojrzysz, to właściwie nic. Wręcz przeciwnie, musimy się gapić, musimy się wpatrywać, musimy patrzeć, żeby odkryć, jaką miłość Ojciec nam daje. To znaczy, że jest możliwe, aby tej miłości nie odczuć, jeśli nie będziemy jej no, niejako wypatrywać, jeśli nie będziemy jej no, uczyć się. I potrzeba też jest w tym wielkiej cierpliwości, bo może być tak, że no, nie doświadczamy tej miłości jakby na pierwszy rzut oka, na początek i można wtedy łatwo powiedzieć, no to Pan Bóg mnie nie kocha, to nie ma miłości, to nie ma Jego błogosławieństwa, to może Jego w ogóle nie ma. Ale Jan mówi dalej, jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy, bo historia idzie do przodu, bo czas jeszcze płynie, bo jeszcze jest cały czas możliwość, żeby być bliżej Pana Boga. I w tym wszystkim jest potrzebna wielka cierpliwość, wielkie zaufanie do Niego, że to On historię moją prowadzi i jeśli ja oddaję Mu serce, to nie tylko mogę, ale muszę być spokojny, to muszę odrzucać wszelkie niepokoje, wszelkie pokusy takiego hałasu niepokoju w sercu. I widzę to też w pierwszym czytaniu, kiedy z jednej strony jest podana liczba pieczętowanych na czołach, 144 tysiąca, za chwilę jest mowa o tłumie nieprzebranym, wielkim, przeogromnym. To jakoś tutaj jest jakaś liczba podana, a tu już nagle się okazuje, że jest za dużo. Ale kogo, co, jak? No, ten fragment Apokalipsy, który czytamy w pierwszym czytaniu, jest akurat, dzieje się w pośrodku bardzo mocnych wydarzeń. Wydarzeń, no, jak to Apokalipsa, czyli wydarzeń ostatecznych, na koniec czasu, na koniec świata. I to są wydarzenia no, strasznie poważne, bo są pieczęci, które otwiera baranek i tam dzieją się rzeczy bardzo straszne, bardzo potworne, ale one są wywołane przez grzech, przez niewierność wobec Boga i stąd no, te wszystkie bardzo poważne rzeczy, które się dzieją. Zachęcam, żeby sobie poczytać trochę przed i trochę po tym czytaniu, które jest z Księgi Apokalipsy. No, rzeczy naprawdę bardzo mocne. Ale w tym naszym fragmencie jest napisane, że mają być oznaczeni słudzy Boga na czołach. To już też znamy z Księgi Ezechiela, znak tału, ten franciszkański, tałka franciszkańska. Na czołach mają być naznaczeni wybrani, wierni, ci, którzy trzymają się kurczowo, mimo swojej kruchości, mimo słabości, ale trzymają się bardzo kurczowo baranka, swojego Zbawiciela, tego, który jest jedyną nadzieją. I to są ci, którzy są na ziemi, ci, którzy jeszcze walczą. Ale potem ci, którzy przychodzą, ten tłum nieprzebrany w białych szatach, to są już ci, którzy są w kościele triumfującym, ci, którzy zwyciężyli, bo później to pytanie starca i jego odpowiedź, że to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, ci, którzy są wytrwali, którzy są cierpliwi, którzy walczyli i zwyciężyli dzięki krwi baranka. Więc to pokazuje, że z tych opieczętowanych na czołach potem tworzą się ci, którzy zwyciężyli. Ale pomiędzy tym jest walka, jest zmaganie, jest cierpienie, są łzy, bo potem też napisane jest w dalszej części tego fragmentu Apokalipsy, że baranek będzie czuwał nad nimi, że namiot nad nimi otworzy, żeby słońce ich za dnia nie spaliło i otrze też wszelką łzę z ich oczu. To jest piękna nadzieja, cudowna zapowiedź, ale pomiędzy tym i przed tym jest walka. Jest zmaganie i musi być cierpliwość, żeby się nie poddawać. I podobnie też w Ewangelii, kiedy czytamy fantastyczne błogosławieństwa,
to właściwie one dotyczą tych, którzy cierpią, którzy są w trudnościach, którzy są wciąż jeszcze w drodze, którzy walczą. Ale te błogosławieństwa, czyli zapowiedź szczęścia, zapowiedź odpoczynku, radości, widzenia Pana Boga, posiadania królestwa, bycia pocieszonym, nasyconym sprawiedliwością i tak dalej, to są wszystko obietnice dla ludzi walczących. Więc patrząc na te tłumy nieprzebrane naszych świętych, którzy już zwyciężyli, to jakbym słyszał ich głos mówiący, no jeszcze trochę trzeba walczyć, jeszcze trzeba się zmagać, jeszcze jest wciąż czas drogi, czas pójścia i nie wolno poddawać się. Żadne nawet upadki, żadne słabości, żadne prześladowania nie mogą zabić tej obietnicy, którą dał Pan Bóg wobec nas, to, co jest na naszym czole oznaczone, a to jest też chrzest święty, który jest czymś, czego nie da się już zmyć, zniszczyć, zmazać. Chrzest święty w nas jest tym ziarnem obietnicy, z którego jeśli polany jest do wzrostu krwią baranka, to wyrośnie fantastyczne życie wieczne, zbawienie, ale potrzeba jest zmagania, walki, więc ta dzisiejsza uroczystość, myślę, że zaprasza nas do tego, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy trzymając się kurczowo Pana Jezusa, naszego baranka, szli za Nim i w tej drodze krok po kroku, powolutku być może, jedni szybciej, drudzy wolniej, ale wciąż do przodu postępowali.